Pewien bardzo miły brodacz o imieniu Noe zbudował ogromną arkę. Statek, który da nam zwierzętom schronienie, zanim potop się skończy. Okej, możecie wbijać. O ile są na mojej liście. Lew, którego mam zaszczyt i przyjemność odgrywać w tej wspaniałej bajce, bierze to zadanie sobie poważnie do serca, więc zwierzaki wszystkie tak, ale tylko z listy. Którego zwierzaka na liście nie ma, ten wstępu na arkę nie ma. Jednym z tych zwierząt jest złączona ze sobą para. Czyli my. Czyli my, czyli wielki, jak widać, wielorym. Taki sama płcik, który tam pasożytuje na jego plecach. Czyli tak jak w życiu. Tak jak w życiu. Żartujemy sobie od czasu do czasu. I oni próbują się dostać na tę arkę, ale tu potop się zbliża. I się chyba nie udało. I na razie się nie udaje, bo spotykają dwóch głównych bohaterów i razem z nimi przeżywają przeróżne przygody. Jestem kojocicą ze specjalnej rasy grimpów. Grimpy to są stwory charakterne, trochę niebezpieczne. Nie lubią takich mięczaków, jakim jest rasa pluszczaków. Generalnie pluszczaki działają nam na nerwy. Miałem przyjemność być tatą pluszczakiem, czyli Dave'em. Pani Grimp jest rzeczywiście bardzo dynamiczna, groźna, nawet trochę agresywna. A mój bohater jest raczej typem melancholika z dużym elementem tchórzostwa. Jest jak stary klapek, ciągle psuje sytuację. Celebryta skacze do wody! Jakoś muszę znieść z nim podróż, a jak się ona skończy, to się okaże. Ups, arka odpłynęła. Z tej strony Małgorzata Foremniak. Tomek Borkowski. Olaf Lubaszenko. Cezar Żak. Artur Barciś. Serdecznie zapraszam na film. Ups. 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 Arka odpłynęła. Ups, arka odpłynęła w kinach.